Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. List do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. W czasie kryzysu muszą zostać ustalone zasady postępowania. Zachowanie się członków społeczeństwa względem tych zasad dzieli ich, z grubsza mówiąc, na cztery typy. Po pierwsze, warunkowo spełniający reguły. Postępują tak jak większość. Stosują się do reguł, nawet jeśli sprawia im to trudność. Gdy wszyscy kradną, oni także to robią. Po drugie, bezwarunkowo spełniający reguły. W cudzysłowie można dać ich jako nauczycieli. Upominający prostaczków w autobusie, aby się przyzwoicie zachowywali. Po trzecie, egoistyczni łamacze zasad. Robią to, co im się opłaca. Przechodzą na czerwonym świetle, gdy nie nadjeżdża samochód. Po czwarte, notoryczni bezwarunkowi łamacze zasad. Nagminnie sprzeciwiają się wszelkim przepisom i zasadom. Większość z nas jest prawdopodobnie ludźmi warunkowo spełniającymi reguły. Akceptujemy podane zasady i respektujemy instytucje. Jednocześnie jesteśmy otwarci na zmiany. Im więcej ludzi łamie prawa lub ich nadużywa, tym szybciej zostaje to zaakceptowane przez większość. Przykład: akceptacja gejów, lesbijek i innych, którzy jeszcze 50 lat temu byli wyzywani i odrzucani przez społeczeństwo, a 80 lat temu byli wrzucani do więzienia, jest w dzisiejszych czasach ogromna. W cudzysłowiu, otwarte społeczeństwa można zdefiniować w ten sposób, że dopuszczają one zmiany norm na te pochodzące z dołu, stwierdził Alan Posener. Z tym się można zgodzić. Do czego to prowadzi? Czy dobrze jest podążać za większością? Myślimy, że nie zawsze. Myślę, że nie. Za kim więc mamy pójść? Kto oferuje w tym pozbawionym pomocy i rady świecie bezpieczeństwo i pokój? Tak jak zawsze, sięgnijmy do Biblii. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Tak poucza nas Psalm 119, werset 89. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12-13. Gdy przyjdzie nam osądzić krytyczną sytuację, stosując nasz osobisty wewnętrzny głos, to musimy dobrze wiedzieć, gdzie zarzucić kotwicę, aby znaleźć bezpieczeństwo i pokój. List do Rzymian, 1 i 2 rozdział, może nam w tym pomóc. Zostały tam każdemu człowiekowi przedstawione trzy kryteria, które może na sobie samym wypróbować, aby pójść śladem mądrości, która uczy nas sensu i celu życia. Po pierwsze, jak to poucza list do Rzymian, 1 rozdział, 20 werset, ludzie potrafią rozpoznać wieczną moc i boski majestat w stworzeniu. Kto chce widzieć, z pewnością je zauważy i wprawi go to w podziw. Kto zaś nie chce tego oglądać, cóż, niech z tego zrezygnuje. Po drugie, list do Rzymian, 1 rozdział 1:21. List do Rzymian, 1 rozdział, 21 werset. Tutaj opisana jest długa historia ludzkości. Wprawdzie niektórzy stwierdzą bez namysłu, że z historii człowiek nie może się niczego nauczyć.
to jednak wszechmocny Bóg w swojej nieskończonej cierpliwości wciąż na nowo, w przeciągu historii, daje nam rozpoznać swoją obecność. Boży palec, który wszystkim kieruje, do dzisiaj pojawia się tęcza na niebie, jak to pouczyła nas pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział, 8 i następne wersety. Przez którą to tęczę Bóg nam mówi: przyjacielu, chcę być łaskawy dla ciebie, ale zacznij słuchać mojego głosu, gdyż inaczej spotka cię sąd. Po trzecie, list do Rzymian, 2 rozdział, 15 werset. Każdy człowiek posiada sumienie, które poucza go, jak rozróżnić między dobrem a złem. Gdy sumienie jest czułe i delikatne, wtedy zgadza się z Bogiem i wybiera kierunek postępowania podobający się mu. Tego pragnął Bóg od początku, lecz przez złe przyzwyczajenia i uzależnienia sumienie może zostać przytępione lub praktycznie uśmiercone. Tak zwany mainstream naszych czasów wiedzie nas często na manowce. Natomiast wiara i zaufanie w Boże obietnice w naszym Panu Jezusie Chrystusie prowadzi do czystego sumienia i wiary nieobłudnej, jak to poucza nas Słowo Boże w 1 Tymoteusza 1,19. Mianowicie do wolności dzieci Bożych. Ta wolność pozwala nam bez problemu zachowywać reguły i zasady i przy tym być zadowolonym i szczęśliwym. I można tutaj postawić kropkę. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. List do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset.